W studiu mojej Ostrołęki jest Katarzyna Gałąska, ostrołęczanka i aktorka. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło za zaproszenie. Dziś nie mieszkasz już w Ostrołęce, ale twoja przygoda z aktorstwem rozpoczęła się właśnie tutaj, na deskach klubu Oczko i w ostrołęckiej scenie autorskiej. Jak wspominasz tamte czasy i kiedy w ogóle poczułaś, że aktorstwo to jest to, w czym chcesz się spełniać? Wspaniale wspominam tamte czasy. Yy, kochałam chodzić do, yy, do oczka i... Zgłębiać tajniki sztuki aktorskiej, a kiedy poczułam, że chcę, chcę działać jako aktorka, nie wiem, wydaje mi się, że już jakoś jako dziecko się garnęłam na scenę, uwielbiałam występować, uwielbiałam zwracać na siebie uwagę i jakoś tak zapisywałam się do różnych kółek teatralnych. Właśnie zawsze, jak dostaję to pytanie, to nie potrafię takiego jednego momentu wyłuskać w swoim życiu, że. O tak, dziś stwierdziłam, coś tam mnie zmotywowało, że, że, że będę aktorką, tylko jakoś tak mam wrażenie, to wyszło naturalnie, a też po prostu nie wiem, nie byłam ani dobra z matematyki, ani nie byłam dobra z chemii, nie, nie, umie, nie, nie miałam jakichś takich mam wrażenie konkretnych zdolności, które mogłabym rozwijać, a interesowało mnie dużo różnych rzeczy i wydawało mi się, że to życie jest jakieś strasznie krótkie i co tu zrobić, żeby jak najwięcej doświadczyć i to aktorstwo chyba właśnie to mi dało. E, taką, taką możliwość, ale jeszcze właśnie chciałam podkreślić, że Oczko to było miejsce na pewno, które mnie bardzo rozwinęło i zainspirowało. E, jak tam w ogóle przyszłam, to byłam jakaś taka bardzo e, dużo młodsza od ludzi, którzy tam byli, i to też było dla mnie takie nobilitujące, że znalazłam się wśród już takich starszych, bardziej doświadczonych kolegów, którzy hmm. mogą mnie czegoś nauczyć, bo znalazłam się tak. Tam tak, że yy, oni mieli przedstawienie już gotowe i jechali na, na festiwal. To była opera panika I, i pamiętam, że jedna dziewczyna musiała z jakiegoś powodu zrezygnować z tego, yy, z tego przedstawienia. A ja się kolegowałam z siostrą dziewczyny, która w tym przedstawieniu była, i ona wiedziała, że ja mam takie aspiracje aktorskie i dała tej swojej siostrze znać, że ja jestem zainteresowana. Oni szukali aktorki na zastępstwo. No i ja wtedy wskoczyłam w to prze w przedstawienie, zostałam trochę tak rzucona na głęboką wodę, bo miałam kilka prób, a potem od razu mm, pojechaliśmy na festiwal Krzykowisko do Maszewa. I to po prostu była wspaniała przygoda, no, zakochałam się w tych ludziach, w tych, yy, w tych po prostu wspaniałych jakichś sytuacjach i doświadczeniach, które można z nimi przeżywać I, i tak to się zaczęło. Na Twoje aktorstwo w takim razie złożyło się dużo takich różnych kamyczków i też trochę szczęśliwych zbiegów okoliczności. Ale nie pozostałaś aktorką amatorką, bo poszłaś do szkoły teatralnej. Jak było w takiej szkole teatralnej, to trudne doświadczenie? Mam wrażenie, że teraz dużo się mówi o tym, że szkoła aktorska to jest trudne doświadczenie. Dużo osób ma jakieś takie traumatyczne wspomnienia z tym miejscem, ale ja przyznam szczerze, nie miałam takich doświadczeń. Ja zawsze trafiłam na wspaniałych profesorów, którzy mnie inspirowali, którzy byli dla mnie, już samo spotkanie z nimi było dla mnie nauką, po prostu możliwość słuchania tego, co ci ludzie mówią, było niesamowite, że, że czasem wystarczyło po prostu poprzebywać z nimi, żeby już się wiele nauczyć. I wspominam ten czas z ogromnym, ogromnym, ogromnym sentymentem, i mam wrażenie, że im dalej jestem, im dłużej jestem po szkole, tym, tym bardziej za nią tęsknię, bo tak powiedzmy, tuż po szkole, to byłam może trochę przemęczona, bo tam y, jest taki specyficzny system nauczania, że w zasadzie jesteśmy tam 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, i y, często ludzie się śmieją, że, że jesteśmy w klasztorze zamknięci. No i tak troszeczkę jest, bo no. Mm, Mamy zajęcia z profesorami, ale potem, żeby na tych zajęciach coś przygotować, na te zajęcia coś przygotować, coś pokazać, coś móc omówić, to my musimy sami w swoim gronie, już bez profesorów, po tych zajęciach, w swoim czasie wolnym w sumie, robić próby, przygotowywać się, powtarzać i to po prostu zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu. Ten czas spędza się z tymi samymi ludźmi cały czas, więc to też e, buduje jakieś napięcia. No, więc jakby tuż po szkole, po dyplomach, może miałam taki lekki przesyt tego, bo to było bardzo intensywne, bardzo intensywne cztery lata. No, ale teraz, jak już jestem po szkole i muszę sama sobie tę rzeczywistość ogarniać, to, 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 to z tęsknotą wracam do tamtego czasu, bo mimo, że czasem było to mm, troszkę może męczące, to też. Dawało bardzo duże poczucie bezpieczeństwa, bo jednak cały czas byłam w jakichś ramach, miałam rutynę, cały czas miałam zajęcia, jakby miałam co robić po prostu. A teraz ja robię jakiś film, potem robię serial, ale między jednym a drugim czasem bywa, że ja mam parę miesięcy przerwy, w, w których to miesiącach muszę sama jakoś sobie to życie zorganizować. I to nie jest łatwe. Na pewno nie, bo tam też byli mentorzy, którzy tak mogli jakoś poprowadzić, wskazać, a teraz trzeba chodzić na castingi pewnie, tak? Szukać y, jakichś ofert. Tak, zdecydowanie. Na szczęście nie jestem w tym zupełnie sama, bo to tak funkcjonuje, że. Yy... Każdy aktor powinien znaleźć sobie agenta, znaleźć się w jakiejś agencji i ten agent jest odpowiedzialny właśnie za to, żeby znaleźć pracę aktorowi. Po prostu, no w zasadzie, pracę może nie, ale w pierwszej kolejności, właśnie castingi. Żeby, żeby znaleźć jak najwięcej ilość tych castingów, no bo one zwiększają prawdopodobieństwo znalezienia pracy, no bo wtedy aktor spotyka się właśnie z reżyserami obsady, czyli z ludźmi, którzy są odpowiedzialni za dobór aktorów do konkretnych projektów lub też często właśnie z, już z reżyserami na tym etapie castingu. No i tak, i tak, ale wiadomo, ta ostateczna decyzja często też właśnie nie zależy ode mnie yy, i niekoniecznie od tego, czy ja jestem właśnie... Że tak powiem, niekoniecznie zależy od mojego warsztatu i umiejętności. To, że na przykład ja jestem w czymś dobra, nie zagwarantuje mi tego, że. że um... Że dostanę jakąś rolę, bo, tak jak wspomniałaś tutaj wcześniej, że dużo się musi wydarzyć z biegów okoliczności i jakichś sprzyjających sytuacji. No to właśnie, właśnie tak to jest, że dużo zależy w tym zawodzie od szczęścia. Ale jesteś młodą aktorką, a na, w Twojej filmografii już jest no, spory dorobek. E, masz e, na swoim koncie udział w filmach, w serialach e, i e, ta Twoja filmografia coraz bardziej się powiększa. Powiedz mi, czy któraś z tych produkcji, którąś z tych produkcji najbardziej cenisz ze swojego dorobku dotychczasowego. Wydaje mi się, że, że często wracam myślami do serialu Klangor, w którym wzięłam udział już parę lat temu, bo wydaje mi się, że to była taka pierwsza moja, poważniejsza rola. Gdzie moja postać była w całym sezonie? Byłam odpowiedzialna za przygotowanie roli od początku do końca za, za przeprowadzenie jej przebiegu emocjonalnego, i też rodzaj grania tam był taki specyficzny pod tym względem, że był właśnie bardzo taki naturalistyczny, realistyczny. Postacie były bardzo zbliżone, zbliżone do, do nas prywatnie, bo mam wrażenie, że ostatnio często spotykam się i biorę udział w produkcjach takich bardzo gatunkowych, gdzie, yy, gdzie to granie jest takie czasem nawet komiksowe, można taką grubszą kreską te postaci rysować, i to też jest fantastyczne i to jest ogromna zabawa, ale w tym klangorze. Doświadczyłam jakiejś takiej podróży w głąb siebie po prostu. Eee... I też no, spotkałam się ze wspaniałymi, wspaniałymi aktorami, e, z Arkiem, Jakubikiem, z Mają Ostaszewską, i, i spotkałam się tak, e, tak naprawdę w sensie, że nie minęłam się gdzieś tam w jednej scenie, tylko spędziłam z nimi bardzo dużo czasu na próbach już czytanych, scenariusza, i też później e, na planie, bo grali moich rodziców i przebywanie z nimi było po prostu wspaniałe, bardzo dużo się od nich nauczyłam. To też. Są po prostu wspaniali ludzie, więc y, po prostu rozmawianie z nimi naprawdę bardzo dużo daje i... I po prostu chciałabym, chciałabym jeszcze raz taką, taką mieć okazję, żeby móc się z nimi spotkać. I o to chciałam cię dopytać spotkać. jeszcze, bo na, na planach filmowych spotykasz bardzo doświadczonych, jak już wspomniałaś, aktorów. To Jakub, Staszewska, ale też widziałam, że Maciej musiał, Agata Kulesza, Mateusz Kościukiewicz, mhm. czy ty z nimi właśnie, tak jak powiedziałaś, czasami masz pewnie głębsze scena, czasami to jest tylko jakieś tam mignięcie się na planie, ale oni. Jak się z nimi po prostu współpracuje? Czy oni są pomocni na planie? Czy to są wielkie gwiazdy, które. Nie. Wszystkie te osoby, które wymieniłaś, są wspaniałe, normalne, pomocne i otwarte w ogóle na kontakt, na rozmowę. Więc to jest zawsze, zawsze miłe. Ale przyznam szczerze, że, że mając do czynienia z takimi, powiedzmy, tymi starszymi właśnie, bardziej doświadczonymi aktorami, czyli z tego grona, który wymieniłaś, na przykład Maja, Arek, na przykład właśnie oni, no to jak, jak, jak pracuję z nimi, no to to jest, to jest wspaniałe i oni są zawsze otwarci na, na mnie, ale jest to dla mnie troszeczkę onieśmielające. <laughs> momentami, nie wynika to z ich zachowania, tylko z jakiejś takiej mojej bariery, że ja może się czuję tak troszeczkę nawet nie wiem czy gorsza, ale tak że chcę dobrze wypaść przed nimi i wtedy mam wrażenie, że że może tak właśnie to mnie blokuje i nad tym myślę, że mogłabym popracować, żeby właśnie nie stwarzać takiej bariery w swojej głowie, a czasem mi się to zdarza Mm -hmm. Ale ostatnio też w zeszłym roku, bodajże, ukazał się film Bring Back Alice, i tam chyba grałaś w, takiej, w takim gronie bardzo młodych aktorów. Co to jest za produkcja? Jak tam się pracowało na planie? Bring Back Alice no, to jest taki serial typowo gatunkowy. Nazywaliśmy to Teenage Mystery. Drama, eee, taki serial, właśnie w którym mogliśmy, mogliśmy stworzyć te postaci tak pełnokrwiście, one były charakterystyczne, eee, one były bardzo wyraziste. Takie też od początku były założenia reżysera i, i produkcji. No i to też była ogromna zabawa, bo, bo pracowaliśmy cały czas na bardzo wysokich emocjach, bo to, wiadomo, dramat, jakiś jeszcze z wątkiem kryminalnym, więc tam cały czas się rozgrywała jakaś intryga, wszystko było takie e, rozwibrowane, cały czas, cały czas te, mm, te postaci były, że tak powiem, na skraju, na skraju po prostu jakiegoś wybuchu, jakiejś rozpaczy, załamania, złości, wszystkich takich intensywnych emocji. Więc to była naprawdę e, intensywna i wymagająca praca, ale właśnie tam, e, tam e, ta praca była w dużej mierze właśnie z tymi młodymi aktorami, młodymi, w sensie po prostu z ludźmi w moim wieku. I to, e, to też dużo uczy, właśnie. E, też bardzo lubię spotykać się z ludźmi po prostu w swoim wieku, bo mam wrażenie, że to mi daje, e, że pozwalam sobie jakąś. Na jakąś taką większą wolność w tworzeniu. Właśnie przez to, że nie staram się przed nikim dobrze wypaść i tak nie, nie blokuję się, to mogę sobie na więcej, więcej pozwolić, zaszaleć, coś, coś czasem zaproponować takiego, na co bym się nie odważyła w jakiejś takiej sytuacji, w której wiedziałabym, że patrzy na mnie jakaś osoba z bardzo dużym dorobkiem. Ten film to chyba taki dobry wstęp do, do, do kolejnej Twojej produkcji, z okazji której chyba dzisiaj się spotykamy właśnie, bo na ekrany kiny wszedł właśnie film Super Siostry, w którym zagrałaś główną rolę. Możemy ten film oglądać także w Ostrołęce u nas w Kinie Jantar. Film nagrany był w konwencji science fiction i tam nie brakuje takich paranormalnych zjawisk, kaskaderskich scen. Opowiedz, jak na planie tego filmu się pracowało. Wspaniale. No życzę sobie takich produkcji jak najwięcej, bo po prostu Czułam się tam tak zaopiekowana. Wszystko było że tak powiem, poziom przygotowania, z którym tam się spotkałam w ogóle do wszystkiego, do, 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 do kręcenia, do przygotowania konkretnych scen, był naprawdę niespotykany, w ogóle może zacznę od tego, ile trwał sam okres przygotowawczy dla mnie jako właśnie aktorki w tym filmie bo ten okres trwał 3 miesiące, no to jest rzadka sytuacja, żeby, żeby, żeby tak długo się przygotowywać do jakiejś roli, a, a, a te 3 miesiące były bardzo wypełnione. Były wypełnione treningami personalnymi, treningami z kaskaderami, no i wielokrotnymi, wielokrotnymi próbami scenariuszowymi z reżyserem i z, z ak aktorami, z którymi tam grałam. No i to było nie, niesamowite doświadczenie, no bo, bo, jak, bo, bo tak jak wcześniej pracowałam, no to nie spotkałam się z czymś takim i, i no naprawdę tak się troszkę czułam, jak jakaś taka gwiazda, jak gwiazda z Hollywood, w sensie to ja dużo, Słyszałam i czytałam o właśnie o, o, o takich sytuacjach, że tam ktoś y, tutaj trenował z kaskaderami i tak dalej, żeby wykonać później jakieś ewolucje. No i ja tutaj mogłam zaznać troszeczkę takiego y, świata zachodniego, y, no bo właśnie. Wydaje mi się w sumie, że najciekawsze były te treningi kaskaderskie i takie najbardziej potrzebne, bo tam w filmie mieliśmy dużo ewolucji. Ja byłam często zawieszona na jakichś linkach, byłam wpięta w uprzęże, w jakichś konstrukcjach, byłam zapięta, które się później obracały, wielkie maszyny. No, trzeba było mieć to przetrenowane, bo, bo to po prostu nie jest. To, że tak powiem, łatwo opanować w ogóle tę niewygodę, która pojawia się w związku z tymi wszystkimi sprzętami. Ale też skoordynować fizyczne sceny z takimi emocjonalnymi na pewno. No tak, tak, dokładnie, właśnie, żeby żeby zapomnieć o tej niewygodzie i żeby skupić się na tych emocjach, które trzeba przekazać. W filmie grasz Alicję. Ona ma y, jakieś pewne supermoce. Czy Ty mm -hmm. możesz zdradzić, jakie to są supermoce? Wydaje mi się, że mogę, bo to już pojawia się chyba ta informacja w zwiastunie i też w zapowiedziach. Więc Ala, władza grawitacją. Władza grawitacją, dzięki czemu może wpływać na to, y, gdzie znajdują się różne przedmioty wokół niej. Mm -hmm. <laughs> Czy ty lubisz swoją postać? No tak, zdecydowanie. Y, bo też po prostu mogę się z nią w jakiś sposób. Y, utożsamić. Zależało nam na tym, żeby Alicja była taką właśnie, że tak powiem, zwykłą dziewczyną, ale w takim dobrym rozumieniu tego słowa, żeby, żeby, żeby na ekranie mogła wraz z widzami dorosnąć, nauczyć się czegoś o sobie przede wszystkim e, i znaleźć, e, znaleźć tożsamość, znaleźć odpowiedź na to, kim jest i, i czego w życiu szuka. A czy ty myślisz, że każdy z nas może szukać w sobie jakiejś supermocy i mamy je? No ja bardzo w to wierzę, oczywiście. Ja mam wrażenie, że, że w ogóle jesteśmy przepełnieni tymi supermocami i wystarczy tylko się chwilę nad tym zastanowić. Myślę, że tak naprawdę każda nasza pozytywna cecha to jest nasza ogromna supermoc i, i trzeba w to wierzyć i to wykorzystywać. A w filmie y, Super Siostry, gdybyś miała wskazać scenę, która była najtrudniejsza dla Ciebie do wykonania, to która by to była? Była to scena z, z ojcem w samochodzie, ale zostawię to tak, nie będę więcej mówić o co tam chodziło, bo myślę, że to jest taka scena, która może, która może widzów y, zaskoczyć, ale myślę, że jak ja to opowiem i później ktoś to zobaczy, to będzie wiedział o co mi chodzi. Ale nie była to scena kaskaderska, o dziwo, tak? Nie, w sensie nie do końca. Brali też udział tam kaskaderzy, moi dubleży w sumie, jakby w trakcie całej tej sceny, ale w, te, w tym momencie, o, o którym mówię, to nie, nie, nie. nie. Ja Będziemy ja szukać go. tej sceny w filmie. Mam bo przypominam, że film Super Siostry jest grany w Australijskim Kinie Jantar. Czy na horyzoncie masz już jakieś nowe projekty? Czy po zakończeniu tej produkcji? Bierzesz udział już w czymś nowym, czy może się rozglądasz, czy coś jest w planach? Myślę, że warto w ogóle tutaj powiedzieć, że zakończenie tej produkcji to miało miejsce tak naprawdę prawie półtora roku temu, więc mm -hmm. ja już od tamtego czasu zrobiłam różne inne rzeczy, na których premiery również czekam, ale w tym momencie mam czas wolny. Skupiam się na sobie, na rozwijaniu jakichś właśnie swoich umiejętności, na podróżach, eee, i po prostu jestem w castingach. Zobaczymy, co, co to życie przyniesie. To jest zawsze taki troszkę stresujący okres, ale staram się uspokajać, że jednak e, to życie na razie mi pokazało, że, że zawsze coś przychodzi, więc staram się być dobrej myśli. A już 22 maja mogę zaprosić. Wszystkich naszych y, widzów i słuchaczy y, na algorytm miłości, który się pojawi y, na kanal. Plusie serial komediowy, zupełnie coś innego niż Super Siostry. Y, y, będzie to serial bardzo kontrowersyjny, y, y, bardzo taki odważny. Myślę, że tylko dla widzów o, o mocnych nerwach. Ja dołączam do tego zaproszenia. Zapraszam na Algorytm y, Miłości i zapraszam na Super Siostry. Tobie bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i życzę Ci wielu wspaniałych ról. Bardzo dziękuję. Miło dziękuję. się rozmawiało.